Orędzie 264, 1 maja 1983 roku. Wspomnienie świętego Józefa Rzemieślnika. Ten miesiąc maj. W tym miesiącu usiłujcie bardziej intensywnie żyć poświęceniem się mojemu niepokalanemu sercu. Najmilsi synowie, tylko w ten sposób każdy z was będzie mógł mnie uczcić. Dajcie mi małe kwiaty umartwienia, aby pocieszyć mnie w wielkim bólu. Doznaję go widząc, że nie przyjmuje się żadnego mojego wezwania ludzkości do powrotu do Boga. Jakże Jezus się smuci, gdy tylu ludzi idzie drogą grzechu, nieczystości, zepsucia i niepohamowanego egoizmu. Ofiarujcie moim biednym chorym dzieciom pomoc waszej pokuty i umartwienia. Przez wszystkie dni tego miesiąca mnie poświęconego ofiarowujcie mi małe kwiaty ciszy, uległości, całkowitej dyspozycyjności, pokory, cierpliwości, łagodności, wyrzeczenia się przyjemności zmysłowych oraz wygód. W ten sposób będziecie kroczyć drogą odrzucenia siebie, wyrzeczenia się świata i wszystkich jego pokus, co stanowi najważniejsze zobowiązanie, którego się podjęliście w dniu waszej konsekracji chrzcielnej i kapłańskiej. Składajcie mi w ofierze koronki różańcowe, odmawiane częściej i z większą żarliwością. Zgromadźcie wokół siebie osoby zakonne i świeckich w wieczernikach nieustannej i gorliwej modlitwy odmawianej ze mną. Szczególnie proszę was teraz o żarliwe i pełne radości odmawianie różańca świętego. Jest on bronią, którą powinniście się dziś posługiwać, aby wydać i wygrać tę krwawą bitwę. Jest on złotym łańcuchem łączącym was z moim sercem. Jest piorunochronem strzegącym was i drogie wam osoby przed ogniem kary. Jest niezawodnym środkiem, by mieć mnie zawsze blisko siebie. Proszę was, abyście często odnawiali poświęcenie się mojemu niepokalanemu i zbolałemu sercu i w pełni nim żyli. Wejdźcie jak najprędzej do tego schronienia, żebym mogła was obronić. Moja opieka musi się coraz bardziej ujawniać wobec wszystkich, ponieważ przeżywane przez was dni są naznaczone wielkimi cierpieniami i dla wielu moich biednych dzieci, tak dzisiaj zagrożonych, zwiększa się niebezpieczeństwo potępienia. Niech ten miesiąc maj, szczególnie mnie poświęcony, będzie dla was cenną okazją do zdania się na mnie przez ofiarowanie małych kwiatów umartwienia, przez częste odmawianie różańca świętego i coraz intensywniejsze życie poświęceniem się mojemu sercu.